Cześć wszystkim przy mikrofonie Jakub Dymek. I Marcin Giełzak. A to są dwie lewe ręce. Dziś we dwóch, bo ten podcast się rozwija. Od początku nowego roku, czyli od teraz będziemy razem z Marcinem obydwaj gospodarzami tej formuły. Oczywiście tych z Was, którzy są przyzwyczajeni do poprzedniej konwencji programu Dwie Lewerence, tej, w której rozmawiałem z moimi gośćmi, nie zostawiam na lodzie. Moje rozmowy i wywiady znajdziecie dalej na platformach podcastowych pod moim nazwiskiem, Jakub Dymek. Tu zaś na kanale Dwie Lewerence będziemy prowadzić nasz własny show polityczno-komentatorsko analityczne z Marcinem, któremu teraz, z tej okazji, oddaję głos. Dziękuję. No, Jakubie, skoro wyciągnąłeś do mnie rękę, oczywiście lewą, no to ja ci tej lewicy nie uchybię i chętnie wejdę w tą rolę, żebyśmy tutaj byli dwoma, dwoma mańkutami, którzy powalają swoją erudycją, analizą i umiejętnością prowadzenia dyskusji. A mówiąc zupełnie poważnie, chciałbym tutaj spróbować zrobić taki podcast, takiego sam chciałbym słuchać. I gdybyś dzisiaj kazał mi powiedzieć, jaki jest mój ulubiony program publicystyczny w telewizji, czy w internetowych przedłużeniach telewizji, no to bym powiedział, to jest trochę tak, jak wybierać swoją ulubioną chorobę. Mam duży problem z tym, jak to się robi. Myślę, że dziennikarze zatracili poczucie, że jest różnica między trudnym pytaniem a łatwym pytaniem zadanym w opryskliwy sposób. Myślę, że Rejestr, w którym rozmawiają, przepełniony ironią, a ironia, tak wiadomo, chwała niewolników, sarkazmem, z taką nieumiejętnością poprowadzenia rozmowy w, w sposób, no cóż, profesjonalny. Brak fakt czekowania naprawdę to nie jest problem w dzisiejszych czasach, żeby wyjąć z kieszeni telefon i sprawdzić, czy jakaś liczba, która została podana, jest prawdziwa. I to, że media w coraz większym stopniu obsługują plemienny podział, że próbują unieważnić dzieło mieszka pierwszego i mówią już do przekonanego elektoratu i tu jest Radio Maryja, tam jest Radio Maryja 2, czyli Tok FM. To mnie po prostu zupełnie nie interesuje. A z kolei, i nie chcę tutaj sam sobie składać gratulacji, ale kiedy my dwaj rozmawiamy, to czuję, że jest w tym dobra dynamika, bo tak, jesteśmy dwoma lewicowcami, ale o tak odmiennych poglądach, rozumieniach tego, czym jest lewicowość, o tak różnych zdaniach w sprawie polityki polskiej, międzynarodowej, gospodarczej, każdej innej, że nie będzie tutaj potakiwania, zgadzania się ze sobą, poklepywania się po plecach, będzie dużo napięć, będzie teza, antyteza i daj Boże, synteza na koniec tego procesu. I patrząc na to, jak jak robią to inni, jakim się to udaje, jakie są podcasty brytyjskie, amerykańskie, francuskie, uważam, że jesteśmy w stanie tego typu formułę zrobić porządnie w Polsce. I mamy dobrego, solidnego dziennikarza z warsztatem, oczywiście mam tutaj na myśli Jakuba, i mamy eseistę, który według mnie potrafi napisać tekst, który, który da się czytać, i, i jeżeli. Będziecie mieli chwilę czasu, no to sami ocenicie, czy potrafi też coś zrobić przy mikrofonie. Myślę, że jesteś bardzo wobec siebie surowy, nazywając siebie wyłącznie skromnym meseistą, bo też jesteś wschodzącą gwiazdą twitterowego komentariatu, z którego opinią na tematy międzynarodowe, globalne, czy frankofońskie, no, liczy się każdy, kto umie w polskim Twitterze czytać. Ja podobnie jak ty, zacznę od tego, co mi się nie podoba, albo od tego, na co moim zdaniem ten podcast miałby być antytezą. Otóż po pierwsze, trochę żartobliwie oczywiście, ale wymyśliłem sobie kiedyś, że chciałbym robić program na antenie, którego nigdy nie padną słowa, że jesteśmy daleko wysuniętą kasztelanią świat oceanu. I to mówiąc mam na myśli oczywiście to, że nie chciałbym mamy za pomocą żargonu czy nowomowy zaciemniać tak naprawdę sprawy proste. Przy prostocie jednak oczywiście nie chciałbym popaść w drugą skrajność i sprowadzać tego co skomplikowane do plotki, anegdoty, dykteryjki czy zabawnej historii, jak to często na antenie wielu programów w Polsce się przecież dzieje. Bo moim zdaniem polityka nie jest czymś co można sprowadzić wyłącznie do historii. Osobistych przepychanek, plotek czy niekończących się zawodów w sporcie pod tytułem kto kogo. A przecież takiego dziennikarstwa, które rozumie przecież politykę wyłącznie jako konflikt osobowości, a relacjonowanie polityki jako gonienie za posłami i posłankami po sejmowym korytarzu, również mamy aż nadto. No i wreszcie trzecia rzecz, której nie chciałbym powielać, to koszmarna, toksyczna polaryzacja, którą mamy w Polsce. Matt Taibbi, dziennikarz, o którego pewnie i my dwaj moglibyśmy się pokłócić, powiedział kiedyś, że współcześnie zadaniem mediów jest dostarczanie odbiorcom treści, dzięki którym poczują się lepsi i mądrzejsi od tych, Drugiej strony, bo ta druga strona, jak wiemy, jest z definicji głupia, paskudna i niemądra, a my wręcz przeciwnie. To jest coś, czego nie chciałbym robić, bo doskonale widzimy, do czego to prowadzi i też doskonale widzimy, jak dalece trudniej jest nam zrozumieć świat, gdy media, które zamiast go objaśniać, zajmują się wyłącznie generowaniem hejtu na przeciwną stronę. I tu mowa o medium z każdej strony barykady, bo gdy rozumiemy rzeczywistość nie jako coś, co. Można w sposób niedoskonały, ale jednak próbować zrozumieć, tylko jako pole walki, gdzie zawsze stoi jakaś barykada, e, i gdzie zawsze uznajemy, że nasza strona ma niekwestionowaną rację, a ta druga strona bez wątpienia i nieodwołalnie tkwi w błędzie, to nigdy tej rzeczywistości pojąć nie będziemy w stanie. To są rzeczy, których robić bym nie chciał i które, mam nadzieję, w, po części dzięki temu podcastowi zrobimy inaczej, lepiej, a na pewno w autorski sposób. I tu pozwól, że podbiję jeden wątek, bo Chociaż powiedzieliśmy... Się nie zgadzać. Powiedzieliśmy na wstępie, o, no wrócimy do Mata Tajbiego, e, pewnie jeszcze w którymś odcinku, zgodzimy się co do tego, że jest imponującym, że człowiek był e, profesjonalnym koszykarzem w Lidze Mongolskiej e, i dziennikarzem zarazem. E, natomiast jeśli chodzi o jego poglądy polityczne, dużo tematów e, do, do dyskusji, ale do ciekawej dyskusji. Natomiast o czym chciałem powiedzieć? Obydwaj... Dość szybko wyłożyliśmy karty na stół i powiedzieliśmy, że czujemy się lewicowcami, widzicie, że nasze logo takie czerwonawe, et cetera. Natomiast popełniłby błąd, ten, który by powiedział, aha, czyli oni chcą tutaj obsługiwać elektorat jakiejś partii politycznej, albo jakiejś banieczki Twitterowej, czy jakiegoś środowiska. Nie. My jestem pewien, że podpadniemy wszystkim partiom środowis, wszystkim partiom politycznym, wszystkim środowiskom ideowym, a już na pewno wszystkim banieczkom Twitterowym, a jeśli będzie inaczej, to będę rozczarowany sam sobą. Ja uważam, że człowiek, który jest środowiskowo zaangażowany, jest tak samo uwiązany jak człowiek, który jest zaangażowany partyjnie, czy jak influencer, który bierze pieniądze od korporacji. My musimy tutaj spróbować wzbić się na poziom szczerego, uczciwego dziennikarstwa. To znaczy mówię prawdę tak, jak ją widzę. Mogę się mylić, ale moją ambicją i aspiracją jest powiedzieć prawdę, powiedzieć to, co widzę. No, jak szedł ten słynny cytat z Orwella, jeżeli y, to, co mówisz, kogoś nie irytuje, to uprawiasz PR, a nie dziennikarstwo. Y, y, I tak też, tak też myślę, y, będzie na tej antenie. Ale po tym, jak już powiedzieliśmy, co nas irytuje, czym być nie chcemy, i no właśnie, co budzi nasz sprzeciw, warto przejść do programu pozytywnego. Co chcemy tu robić? Chcemy prezentować. Y, no właśnie, dwa różne trochę, a czasem zbiegające się e, poglądy na sprawy w Polsce, w Europie i na świecie. E, chcemy nawiązywać do faktów, chcemy robić fact-based journalism, to znaczy e, przyznawać się, że nawet jeśli wszystkiego nie wiemy, to chętnie dla Was to sprawdzimy i spróbujemy zobaczyć sprawę w całym swoim skomplikowaniu. Chcemy dostarczać komentarza, który czasami, jak sądzę, pewnie także i dzięki naszym osobowościom, będzie przekorny będzie niektórych złościł, będzie irytował, będzie szukał dziury w całym, albo będzie szukał racji nawet po stronie największych wrogów. I to jest też jakaś pewna ambicja tego przedsięwzięcia, żeby nie powtarzać tego co robią media tożsamościowe, które uznają, że wiedzą z góry jaka jest prawda, muszą tylko pod tę prawdę znaleźć odpowiednie tezy i argumenty, bo wnioski są znane. Ale to nie byłoby pewnie też kompletne, bo jak wszyscy stoimy na barkach gigantów, nie byłoby to kompletne bez ludzi, tytułów, bez słuchowisk, bez książek, bez badań, które nas inspirują. I stąd pomysł, żeby na koniec każdej naszej rozmowy podawać Wam nasze rekomendacje, mówić o rzeczach, które nas inspirują, dzięki którym czegoś się dowiadujemy, dzięki czemu nasze. Nasz ogląd świata jest bogatszy i czego się na bieżąco uczymy. To jest pomysł na to, żeby, no właśnie, przyznać się do tego, że każda wiedza również skąd się bierze i żeby robić za każdym razem swój skromny przypis. Tak, czyli. Mówiąc językiem korporacyjnym, robimy podcast globalny, który nie traci z oczu polskiego kontekstu i rozumiemy, że polska polityka, społeczeństwo, kultura to jest to, w czym jesteśmy osadzeni. Nie mamy zamiaru odpływać, odlatywać gdzieś w totalne abstrakcje, ale jednocześnie brakuje nam polskich głosów, które, mając naszą perspektywę na względzie, mogą nam powiedzieć coś ciekawego o polityce amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej, a Pewnie jeszcze dalej, bo spoilując, pogadaliśmy o w ostatnim odcinku, który nagrywaliśmy trochę o Nowej Zelandii. I sam jestem głodny tego typu treści, więc spróbujemy na miarę naszych możliwości wam je zaserwować. Zrobimy to. Powiedziałbym w stylu punk to znaczy nie widzimy takich treści gdzie indziej, no to sami będziemy je tworzyli. Mam nadzieję, że nie w stylu jazzowym, bo znacie stary dowci po jazzie. Jazz jest wtedy, kiedy ludzie, którzy są na scenie, bawią się dużo lepiej niż publiczność, ale my będziemy Was słuchali jako publiczności. Jeżeli będziecie czuli, że tą formułę trzeba zmienić, udoskonalić, coś dodać, coś odjąć, bądźmy w dialogu. Znosimy podział na nadawcę i odbiorcę tutaj. Bardzo, bardzo, bardzo na te ostatnie nalegam. Jesteśmy ciekawi Waszych głosów, komentarzy i opinii, które możecie zostawić już w komentarzach pod tym odcinkiem, pisząc do nas na dowolnej z platform społecznościowych albo kontaktując się chociażby przez mojego substaka dymek.substak.com, którego przecież też nie porzucam i gdzie możecie dalej spodziewać się wielu tekstów i rozmów z pewnością poszerzających kontekst tego, co usłyszycie tutaj. Marcin ma rację, choć. Założeniem tego programu jest, żebyśmy sobie nie potakiwali za często. Marcin ma rację, mówiąc, że to jest formuła, która się rozwija, która będzie udoskonalana, która wynika z chęci zrobienia czegoś własnego, nawet za cenę pewnych być może drobnych niedociągnięć czy pomyłek na początku, w których naprawianiu również nie będziemy ustawać. To powiedziawszy, ja czuję, że mogę się pożegnać i zaprosić już na najbliższy, pierwszy odcinek, który, jak sądzę, znajdziecie. Już na każdej z platform, gdzie słuchacie i tego w następnym kliknięciu, może tak powiem. Ja się do tego koncertu życzę, tylko mogę przyłączyć. Dajcie znać, czy, czy to do was przemawia. Bądźmy w kontakcie, dyskutujmy. No a na teraz dziękuję wam za waszą uwagę. Dobrego słuchania następnego i wszystkich kolejnych odcinków. Dzięki. Cześć.